No i zobaczcie, dowcipnisie kupili mi w sklepie wodę dla dzieci. Ja pierdykam. Zmęczony po wczorajszym dniu jak cholera, bo mało snu, słuchajcie, po tym meczu Ukrainy mieliśmy, bo wróciliśmy późno, jeszcze troszeczkę siedzieliśmy. Ja też jeszcze troszeczkę poczytałem o tym meczu sobie. Wielkie wydarzenie dla Ukrainy, mam nadzieję, że pyknął też Anglików i będzie genialnie. Nasi kopacze powinni się uczyć, a teraz słuchajcie, jesteśmy w miejscu genialnym. Jest bardzo mocne słońce, nie wiem jak to wygląda tutaj w GoPro, ale słuchajcie, jesteśmy w Muzeum Awiacji, czyli jesteśmy w Muzeum Lotnictwa po prostu. Fajne miejsce, ja byłem tutaj w 2015 roku, ale wtedy, słuchajcie, tutaj było bardzo szaro, tak, no po prostu szaro było, bo to była jesień chyba, czy zima nawet, już nie pamiętam. Chyba jakoś późna jesień. No a teraz jest, słuchajcie, lato, tak więc jest słoneczko. Jak widzicie, błękitne niebo, praktycznie niewiele chmurek. Tak więc klimat jest troszeczkę inny. O, tam już pan krzyczy coś. Mam nadzieję, że nie do chłopaków. Podobno można też wchodzić dziś do samolotów. Wtedy też można było. Wczoraj podobno nie można było. W poniedziałki ono jest podobno zamknięte. We wtorki jest otwarte, ale bez wchodzenia do samolotów. A w środy już można sobie do nich wchodzić. Dobra, pokażę wam teraz kilka ujęć z tego pięknego, niesamowitego miejsca. Muzeum otwarto 30 września 2003 roku obok portu lotniczego Kijów-Żulany. Zlokalizowano go na terenie dawnej bazy Narodowego Instytutu Lotnictwa. W 2014 roku stacja CNN umieściła go na liście 20 najlepszych muzeów lotniczych na świecie. W 112 rocznicę urodzin Olega Antonowa 7 lutego 2018 roku muzeum nadano jego imię. A, Antonow to taki znany radziecki konstruktor, który zaprojektował m.in. największy i najcięższy samolot świata AN-225. To ten, którego witał polski premier w 2020 roku, gdy przyleciał do Polski pełen maseczek. Z centrum Kijowa obecnie najlepiej dojechać tam Uberem za kilkanaście złotych. Do muzeum są bilety wstępu, ale tanie jak barsz, więc tym się raczej nie przejmujcie. Słuchajcie, teraz idziemy na pokład Tu 154. O, pewnie wam już dość dobrze znanego. Zapraszam pana na pokład. Proszę za mną. Czy ma pan kartę pokładową? Tak, bardzo proszę. Tutaj. O, dziękuję. Tu jest pana miejsce i do Krakozji samej będzie pan tutaj siedział. Dobrze, a samolot pusty będzie leciał, czy ktoś jeszcze będzie? Nie, tylko pan. No dobrze. To... A nie mogę sobie wybrać innego, nie? Nie, tylko to, tak, bo to dobrze zostało wyprane. A jeszcze się rozejrzeć mogę, tak? Przed odlotem? Tak, ale minutę. Dobrze, dobrze, minutę. Zobaczcie, jaki klimat. No VIP klasę to nie jest, ale... Ale i tak jest niesamowity klimat. To jest bardzo ciekawa rzecz. Ten koszyk. No. Czym jest ten koszyk? To no. Nie jest koszyk na owoce, to nie jest koszyk na browary. A już myślałem, że to drugie. To jest koszyk, a w zasadzie kojec dla dzieci. No tak. W tym tak transportowano dzieci. To wyobraźcie sobie, jakie to były kiedyś radzieckie standardy, a jakie są standardy dzisiaj. Zobaczcie. Jak czyli, samolot... czyli tutaj można było małego Briana przewozić, nie? To nie, to Brianek to zachodni kapitalistyczny złe imię. Racja, to tak bardziej jakiś... Anatola albo... Tego... Andriuszka. Artioma. O, Artioma. O. No pogadi, zajedz, zajedz. To się robi dziwne. Ponad 50 samolotów i helikopterów, w tym chociażby wspomniany Tu-154, Tu-22 Blackfire, przeróżne bombowce strategiczne, myśliwce, największy na świecie śmigłowiec Mi-26, najszybszy na świecie samolot MiG-25, czy ogromny IŁ-86.
to taki punkt obowiązkowy na mapie Kijowa. Tutaj za moimi plecami jest cała masa kadetów, pewnie na GoPro tego nie widać, bo się pochowali pod samolotami w cieniu, ale oni tutaj ćwiczyli marsz, czy coś podobnego. No nie znam się na tym, tak więc może mnie ktoś z was poprawi. I chodzą z karabinami i tak dalej. No ale jak w końcu tutaj doszliśmy, to w momencie, w którym doszliśmy i wyciągnęliśmy, wiecie, aparaty, zakończyli swoje tutaj ćwiczenia i pochowali się pod samolotami. Tak więc wystarczy, widzicie, trzech Polaków. No i... Ale powiem wam jeszcze jedno, że w taką słoneczną pogodę, wiecie, w pełnym słońcu, to moim zdaniem to miejsce nie ma aż takiego klimatu jak wtedy w 2015, gdy było tak szaro, gdy było chłodno, zimno, gdy wiecie, te samoloty, no i helikoptery i inne tam urządzenia latające, no robiły o wiele większe wrażenie, takie wiecie, wrażenie depresyjne robiły, bo to są i bombowce i tak dalej. No a w taką słoneczną pogodę to jest takie lajtowe, to jest takie wakacyjne, wiecie, to no nie ma to klimatu, no po prostu, no ale wciąż jest całkiem fajnie. Udało się. Zaczęli znowu ćwiczyć ten przemarsz. Jak to powiedział Szymon, jest nam niezmiernie miło, że na nasz przyjazd zorganizowano coś tak fajnego. Słuchajcie, legenda mówi, że czubek tego bombowca jest ostrzejszy niż noże z Ikei. O kurde. Potwierdzam. Mało kto z was wie, ale ten ogromny, nowoczesny bombowiec miał w zestawie również taką fajną ławeczkę. Można położyć co coś. Tak. Bardzo często piloci, którzy przylatywali do zaprzyjaźnionego kraju, jak na przykład, nie wiem, Bułgaria, Jugosławia, no i tudzież Polska, to ci radzieccy piloci lądowali tutaj. No i tak jak Robert teraz, kładli sobie tutaj woreczki z kanapeczkami. No, zjadłbym coś. Kompot i pod bombowcem po prostu się stołowali. Wodę wyjąć? Ale to wtedy Bonakły nie pili oczywiście, pili... Mineralna woda. Tak, gazirowana. Imienia Lenina. Dokładnie tak. No i tutaj zobaczcie, relaksowali się i popatrzcie, jaki mieli zajebisty widok. Po sobie siadali. I pilnowali samolotu, aby żaden kapitalistyczny szpion... Oni tak trzymali, żeby się nie załamał, o tak. No, podtrzymywali samolot, tak. No i pilnowali maszyny. I się relaksowali. No ale zobaczcie, Robert się nabijał i nie wierzył. Ale zobaczcie, jesteśmy pod Tupolewem, który miał większą załogę i zobaczcie, zestawik, ławeczka plus krzesełka, no, w tym przypadku stoliczek plus krzesełka. Jest, raz, dwa, trzy, cztery. No, cała załoga tu polewa. 154 i zobaczcie z jakim widokiem. Na schody. Czarnobylskie muzeum, słuchajcie, w Kijowie robi niesamowite wrażenie, ale tutaj, zwłaszcza na środku, najbardziej rozbija
element, który jest w kształcie reaktora tutaj tych płytek. I można potem chodzić. I te płytki się tak poruszają pod stopami. Tak jakby można było je po prostu wyciągać. Muzeum Czarnobylskie powstało jako pomnik ofiar katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu. Przez jednych nazywane Muzeum Pamięci, przez innych Muzeum Narodowej Tragedii. Zostało otwarte w przeddzień 6. rocznicy katastrofy 25 kwietnia 1992 roku w specjalnie na ten cel przystosowanym budynku Straży Pożarnej. 25 kwietnia 1998 roku zostało podniesione do rangi Muzeum Narodowego. Ekspozycję tworzą tysiące zdjęć i eksponatów, w tym oryginalnych map sztabowych, przedmiotów i innych tym podobnych rzeczy. Uzupełniają je krótkie filmy pokazujące miasto w 1986 roku. Przed muzeum są zaparkowane dwa łazy, które brały udział w akcji ratunkowej po awarii elektrowni. Wadą jest to, że całość opisów jest jedynie w językach ukraińskim i rosyjskim. Słuchajcie, teraz rzecz kultowa. Widzicie już wydatek 40 zł. Mamy coś, co jest idealnym smakiem wschodu, czyli Big Tasty. I wiele osób może powiedzieć, że no tak, jedziecie za granicę, jedziecie za wschód, to powinniście jeść lokalne potrawy, dania i tak dalej. O nie, nie, nie. Big Tasty jest tylko za granicą wschodnią. Jest to oczywiście też na zachodzie, ale to jest zupełnie co innego. I to jest nasza taka wspólna tradycja z Dawidem, że zawsze musimy zjeść Big Tasty. Ja sobie dałem dyspensę na mięso, więc zaraz to wszystko zeżremy. Dokładnie, słuchajcie, to jest kanapka, której no kiedyś w Polsce była, no ale z jakiegoś powodu poznikała, nie ma jej. Nawet na Facebooku chyba jest grupa, żeby Big Tasty wrócił do Polski, no ale no nie przyniosło to żadnego rezultatu pozytywnego. Tak więc słuchajcie, zawsze jak jedziemy na wschód, zachodzimy do Maczka na Big Tasty. Zobaczcie. Oj tak. No nie mógłbyś się unboxingiem zajmować. O kurde, słuchajcie. Sekretem jest sos, który tutaj jest. Tak. No to jest genialne. Tak więc, jeżeli kiedykolwiek będziecie, no może nie tylko na wschodzie, ale tak jak Robert mówił, na zachodzie też. Ja na przykład ostatnio na Malcie jadłem. To bardzo, 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 bardzo wam polecamy Big Tasty. A, słuchajcie. I są słomki plastikowe. Nie smakują papierem. O, no, to tak tylko, tak mi się przypomniało. Ale my pierwszy raz jedliśmy je również na Ukrainie. Tylko w Odessie. Pamiętam, że wtedy, to był chyba 2014 rok. I to oczywiście hrywna była o wiele niżej niż teraz. I ten Big Tasty był bardzo tani. Mieliśmy McDonalda pod nosem i na to Big Tasty non-stop, słuchajcie, chodziliśmy tam jak królowie, jak szejkowie. Jedliśmy Big Tasty w jedynym McDonaldzie w Odessie. Co teraz jest, smutni siedzicie? Okej.
Dobra, słuchajcie, udało nam się wczoraj znaleźć sklep z winylami, w którym kupiłem sobie dwie fajne płyty. Ale zapomniałem z tego wszystkiego, słuchajcie, nagrać jakiegoś zakończenia po wyjściu ze sklepu. I ogólnie niewiele zrobiłem też ujęć samego sklepu, bo zaoferowany rozmową ze sprzedawcą, który był bardzo fajny. I pogadaliśmy sobie o ukraińskiej muzyce i troszeczkę o jego siostrze, która studiuje w Sopocie. No zaoferowany tym wszystkim, po prostu kupiłem te dwie płyty, wiecie, i wyszedłem i zapomniałem porobić jakichś niesamowitych ujęć w środku. No ale trudno, zdarza mi się, muszę się jeszcze tego nauczyć. A potem wieczorem już byliśmy, słuchajcie, tak padnięci, że mieliśmy dość wszystkiego tak naprawdę i szybko poszliśmy spać tak naprawdę po powrocie, tak więc po kolacji. Udało nam się w końcu dojechać na lotnisko, kończy się Kijów, słuchajcie, to było kilka bardzo fajnych dni. Mam nadzieję, że nagrałem troszeczkę fajnego materiału, który uda mi się jakoś fajnie zmontować. Zresztą wy go już widzieliście, bo to będzie zakończenie. Ale było ogólnie fajnie, dopisała nam pogoda, było bardzo fajne słońce, a miało padać. Dotarliśmy, słuchajcie, w końcu na lotnisko po przejściach, bo tutaj wszędzie nas kontrolują, nie wiem z jakiego powodu. Ale wzbudzamy jakieś zainteresowanie widocznie, zwłaszcza Szymona aparat. To jest chyba Mamiya analogowa, średnioformatowa. Na każdym kroku, gdy prześwietlają nam bagaż, to każą go wyjąć i debatują nad tym aparatem, słuchajcie, w kilka osób. To jest śmieszne. Nie można tego nagrywać, no ale gdybyście to zobaczyli, to po prostu byście mieli niesamowity ubaw z tego. Mi kontrolowali nawet buty, prześwietlali, tak więc okej, no ale już sobie czekamy na samolot. Mamy wkrótce odlot i za godzinę 15 powinniśmy być w Warszawie. No, tak więc mi nic nie pozostaje nic innego, jak zaprosić was na kolejny materiał już wkrótce. Do zobaczenia. Robert, na sam koniec, słuchaj, jak ci się podobało w Kijowie? Bardzo. Bardzo. Polecasz, prawda? Oczywiście. Warto przyjechać. Rekomenduję. Rekomendujesz. Gwiazdek Roberta. Dokładnie. Tak więc no, bo zapomniałem jeszcze wam wspomnieć, że podobało nam się tutaj naprawdę. To znaczy, no, ja byłem tutaj drugi raz, Robert pewnie już jakiś 72. No ale ogólnie było naprawdę fajnie. Do zobaczyska. Hej, hej, tu NBA, wasz ulubiony vloger. Dziś jestem u naszego ogromnego, wielkiego sojusznika, czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W listach spytacie zapewne w jakim celu. No cóż, zostałem wysłany przez naszego wielkiego premiera do poszukania inspiracji do programu Mieszkanie Plus. Hej, hej, tu NBA, wasz ulubiony vloger. Dziś jestem na lotnisku w Krzesinach, gdzie nasi sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dostarczyli pierwszą partię bombowców strategicznych dla polskiej armii.